Istotą stref płatnych parkowania jest spowodowanie tego, aby samochody nie zalegały, że tak powiem, przez 8-10 godzin w ciągu doby, a może i przez całą dobę, tylko żeby wymusić rotację, która spowoduje, że każdy postawi ten samochód na tyle krótko, na ile mu to jest niezbędne. I wydaje się, że to ma sens. Natomiast w tej chwili prowadzenie i wprowadzanie wyjątków do tej sytuacji, no to jakby zastanawia, traci sens i psuje cały układ poniesienia kosztów parkomatów i tak dalej. Proszę Państwa, no bo gdyby te panie czy państwo ze żłobka postawili swoje samochody, państwo z wieżejek, to już tych parkingów nie ma, więc i przedszkole. To jest absurd i tu trzeba by się zastanowić, czy ważniejsze są właśnie miejsca parkingowe dla obsługi, dla pracowników żłobka, przedszkola, gdzie samochody będą stały cały dzień.